Masz ma pączka i uwaga, wrzuca go wielki pączur. Wow! Halo, cześć, dzień dobry, witam na gastro kanale w ten tłusty czwartek. I dzisiaj zupełnie nową ekipą, no może nie taką nową, bo masny Alan nadal jest, ale dołączyła do nas dziewczyna masnego Alana. Będziemy robić, co będziemy robić, no? Mam nadzieję, największy pączek na polskim YouTube będzie to pączek gigant XXL. XXL? O kurczę, no dobra, tutaj Monika na pewno będzie nam pomagała bardzo dobrze, ponieważ Monika jest licencjonowanym dietetykiem, a nie żadnym podrabiańcem z AliExpress. Dobrze, masny Alan, widzę, że przez tą czapkę to oczywiście złapał flow niezłe. No dobra, co my tutaj, moi drodzy, mamy? Do przygotowania największego pączka na polskim YouTubie będziemy potrzebować 4 żółtka, jedno całe jajo, szklankę mleka, pół kostki masła, słoiczek dżemu, dwa opakowania drożdży instant, pół kilograma mąki, cytrynkę do zrobienia lukru, 100 gramów cukru i dużo oleju. Dużo oleju, tak? Masny Alan lubi olej. Masno fest. No i mamy tutaj przepiękną patelnię. No i to wszystko, moi drodzy, będziemy robić. No i zrobimy największego polskiego pączka. Na pewno będzie to największy pączek na polskim YouTubie. Oczywiście tłusty czwartek, więc na pewno będzie tego degustacja. No i co? My zabieramy się za wyrabianie ciasta. No i widzimy się za chwilę. Wy oczywiście pamiętajcie o standardowej łapce w górę dla tych oto państwa. I oczywiście o subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jesteście tutaj nowi. No a my bierzemy się za robienie tego wielkiego pąkala. A few moments later. Po 40 minutach ciasto na pączka bardzo konkretnie urosło, prawie tak jak Alan, jak był mniej więcej w wieku 10 lat i był ten przeskok na 11 rok życia, nie? Alan, ty też urosłeś kilka kilo wtedy. Urosłem, jestem masny i masny pozostanę. I ciągle rośnie. Tak jest. Teraz posypujemy lekką mąką. No i na to będziemy naszego pąka narzucać, ale rozdzielimy go na dwie części i za chwilę zobaczycie, co będzie robione dalej. Oczywiście tutaj mamy największego, najmaśniejszego kucharza pod słońcem. O tak. Okej, okay, o tak, ciasto. Na raz wziął. Dzielimy na dwie części, ale się klei, jak ser z najlepszej pizzy we Wrocławiu. No, elegancko. Dwie części masny Alan podzielił. Tak, tak, dwie części. Tutaj mamy. Na mąkę kładzie. O, jak masno to wygląda. Teraz masny Alan dodaje oczywiście dżemik, jak najwięcej dżemu, bo tym musi być nasz pąkal wypełniony. Panie Alanie, będzie masny pączek? Będzie. Tutaj dżemu dajemy, dużo dżemu. Okej, okay, leci. Nadzienie. O, tutaj. A co to za smak jest? Co tam jest? Jakiś rokitnik. Rokitnik? Jedliście kiedyś rokitnika? Wow. Kot. Jak nie, to polecam, smaczne, słodkie, owocowe. Wydaje mi się, że to bardziej morelowe jest, ale git. Rokitnik może być. Dobra, cały słoiczek poszedł. O, elegancko. Elegancko będzie. I łączymy teraz nasze dwie połówki. Tutaj. O kurde. Ale łączymy. Pięknie. Tutaj zawijamy, tak żeby był elegancki. Żeby to się nie rozwinęło, jak to wleci na patelnię. Tak jest, tutaj pyk i nasz pączek tutaj powstaje, ładny, elegancki, zawinięty z dżemikiem pysznym w środku. Bo jak my to podniesiemy? Układamy, coś wymyślimy i zostawiamy go znowu, żeby sobie to ciasto dalej rosło. Elegancko.
No dobra, mamy olej i olej jest wlewany oczywiście na naszą piękną patelnię. Ona jest tak naprawdę... okej, okay, tylko wiem, nowa, że wygląda jak brudna. Ta, nowa, to jest od Maci Gessler patelnia. No i oczywiście pąkala się robi na pełnym takim oleju, który będzie zagotowany, więc tutaj trzeba uważać. Masny Alan chciał dorzucić więcej oleju, no chłopak, myślisz, to jest za mało. Masny Alan ma pączka i uwaga, wrzuca go wielki pączur. Wow, olejem aż chlupnęło, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że to nie buchnie. Pączek sobie chrupie. Pączek już się robi, moi drodzy. No patrzcie, jak to przekozacko wygląda. Całą patelnię nam zajęło. Monika jeszcze tutaj wyciera, żeby nie było jakiejś katastrofy. W ruchu mieszkaniowym. Elegancko to wygląda. Masny Alan się cieszył, prawie chatę spalił. Dobrze, widzicie, triumfalny taniec z Fortnite. No i nasz pączek się robi. Zobaczymy, czy przeżyjemy to wszystko. I za chwilę update. Za chwilę wam pokazuję, co się stało, bo chyba będzie się trochę gotowało. Okej, okay, pączek już z jednej strony jest gotowy. No uwierzcie mi, wygląda to naprawdę pączkowato. Jeszcze dodamy do tego lukier oczywiście. I wrzucamy go ponownie na patelnię. To musi zrobić Masny Alan. Masny Alan oczywiście to robi, bo to jest specjalista kuchenny. Panie Masny Alan. Mam czwartą klasę ognioodporności. No, dokładnie. To jest człowiek, który nie lęka się ognia. Uwaga, leży już w patelni, patrzcie. Może, nie no, według mnie to wygląda smakowicie i wygląda nawet jak pączek, jak się tak trochę przyjrzymy. No dobra. Lukier oczywiście jest tam już zrobiony, nim się obleje naszego pączka. Elegancko wygląda. No i za chwilę znowu się widzimy i słyszymy. Masny Alan, jeszcze piękny uśmiech na koniec. No i za chwilę się zobaczymy. Nasz największy pączek świata został ukończony. Jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. No niestety nie wyszedł nam za bardzo lukier, ale pokażę wam, co on ma w środku. Ponoć środek się najbardziej liczy, nie? Alanos? Tak jest. Dobra, ja biorę tutaj kamerę, a wy przecinacie, pokazujecie tutaj widzom, jak to wszystko wygląda. Dobrze, tutaj bierzemy nóż, jakiś dobry, nóż jest. Duży nóż i kroimy tego bydlaka na pół, ale jest wielki. Wielki pąkal, moi drodzy, tak, patrzcie, ja wow, patrz. Tutaj, zobaczcie, jak się pięknie tutaj nadzienie wylewa ze no środka. No pięknie to wygląda, moi rewelacyjny drodzy. Pączek. Czekajcie, zbliżenie. No elegancko, patrzcie, jak tam marmolada tutaj wypływa. Tutaj spróbujemy tego lukru. Spróbujesz lukru i jak? Pyszny cytrynowy. Dawajcie, lukier, to jest kroimy, coś przepysznego. Kroimy, próbujemy. Monika też może wziąć nóż. Tak, tutaj bierzemy. Kroimy kawałek. No tak się je pączka, moi drodzy, tak się je pączka, jak prawdziwy zawodnik, a nie jakiś podrabianiec. Pokaż jeszcze. To są pączki, to są pączki prawdziwe, damy sobie trochę tu dżemu z rokitnika. Test. No i test smaku. Finezja, to jest najlepszy pączek, jaki jadłem w życiu. Żaden pączek nie jest nawet blisko bycia tak dobrym jak ten. Oj, Monice też widzę, smakuje bardzo. No dobra, moi drodzy, tutaj jeszcze taka sprawa. Jeżeli będziecie próbować coś takiego robić w domu, to jedynie pod nadzorem osób dorosłych, bo tutaj naprawdę tyci brakło, żeby coś się zdarzyło. Oczywiście tutaj mamy naszego strażaka, czy też kominiarza Alana, który oczywiście opanował całą sytuację. Więc pamiętajcie, że to jest naprawdę ryzykowne i wielu rzeczy wam na filmie nie pokazaliśmy, no bo po prostu dosłownie rzucaliśmy tym pąkalem, żeby się nie oparzyć. Ale wygląda genialnie, efekt jest super, smakuje. No jest rewelacyjny, to jest... Czekajcie, ja też coś spróbuję. Mam tutaj sztućca, okej. I uwaga, bierzemy, żeby nie było. No, kozacko. Dobre. No dobra. Jeszcze z tego miejsca chcemy życzyć wszystkiego najlepszego dla Patryka. Tak, Patryk się zgłosił do nas specjalną prośbą jako nasz fan. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Niech masność będzie z tobą. Dokładnie, kolego. I masy pączku. Dobra, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, czołem, papa. No i może teraz będą jakoś konkretnie wracać tutaj firmy. No umówmy się, że przynajmniej 2 w miesiącu się pojawią. No i co? My widzimy się i słyszymy na właśnie takich filmach albo na jakichś gastro live'ach. Tutaj oczywiście Masny Alan, Monika, dziewczyna Masnego Alana i Ajgary, chyba całkiem nie najgorzej wam znany. Trzymajcie się, cześć, na razie!